Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dostałem odszkodowanie z Lufthansa. 600 euro, także 2,5 koła z jakimś tam hakiem. Dlaczego? Oczywiście, jeśli jesteście moimi stałymi widzami, no to wiecie, że po prostu odwołali mi lot do Frankfurtu. Ale to był lot, pierwszy z odcinków lotu do Nashville, czyli za ocean. I to jest ważne, o tym będzie później. No i jak już mi odwołali ten lot, to wielu z was pisało: och stary, to super, będziesz miał 600 euro w ogóle ten. Ja to za bardzo nie wierzyłem, bo sobie myślę, a tak, fajnie, fajnie, a to trzeba by pewnie jakąś sprawę zakładać czy coś. Otóż nie, dlatego że Unia nam wywalczyła, Unia rada Polskę zgnieść, by zaśpiewać swoją pieśń. Ale jednak są plusy. Między innymi jest takie rozporządzenie unijne, które mówi, że po prostu nam się te pieniądze należą, jak to mawiają w rządzie. To jest rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej numer 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004, a chyba aktualny stan jest tam gdzieś na 2014. I to rozporządzenie mówi, że jeżeli nie zostaniecie wpuszczeni na pokład samolotu, a macie bilet, jeżeli zostanie odwołany wasz lot, ale nie z przyczyn obiektywnych, czyli przyczyny obiektywne czy siła wyższa to jest na przykład mgła nad lotniskiem, no nie wiem, huragan, wojna, jakiś atak terrorystyczny, czy na przykład telefon, że jest bomba, czyli oni nie mieli na to wpływu żadnego, no to oni wtedy mogą się uchylić od odszkodowania. Natomiast jeżeli to jest z winy linii lotniczej, czyli na przykład pilot zapił, pękła szyba, silnik nie działa, czy coś takiego, nie możecie lecieć, to oni po pierwsze muszą wam zagwarantować przebukowanie na inny lot. Po drugie, jeżeli to jest ileś tam czasu, to muszą wam zapewnić napoje i posiłki adekwatne do ilości oczekiwanych godzin, nie? Czyli jak tam 3 godziny, no to tam jeden posiłek, ale jak na przykład masz 8 godzin czekać, no to musisz dostać więcej. A jeżeli jest nocleg, muszą wam zapewnić hotel i transport do hotelu. Także jest tutaj sporo nałożonych na linie lotnicze obowiązków, przy czym, co jest ważne, dotyczy to wszystkich lotów wewnątrz Unii, wszystkich, nieważne jaka linia dokonuje tych lotów, dotyczy to wszystkich lotów wylatujących z Unii i dotyczy to lotów przylatujących do Unii z krajów trzecich, jeśli linia, którą lecicie, jest linią europejską. Czyli jeżeli przylatujecie linią nieeuropejską do Unii i jest opóźnienie, to nie przysługuje wam odszkodowanie. Znaczy, możecie się starać, ale nie na podstawie tych przepisów, czyli to już nam jest jakby inna rzecz. I teraz, jak mi odwołali ten lot, to była taka historia, że po prostu my przyszliśmy, stoimy, no i nagle mówią: lot odwołany. Podobnoż, to tak jeden z tych pracowników powiedział, że podobnoż pękła szyba. No i po prostu pilot stwierdził, że przepisy mu nie pozwalają lecieć w takim stanie samolotem. No i w związku z tym lot jest odwołany. I to jest idealna sytuacja, dlatego że to jest właśnie z winy linii lotniczej. To nie jest z winy tam pogody czy czegoś tam innego. Teoretycznie tam są w tym rozporządzeniu trzy przedziały. Są trzy przedziały, jeżeli chodzi o godziny, i trzy przedziały, jeżeli chodzi o ilość kilometrów trasy. Więc dla lotów o długości do 1500 km, i tutaj ten Frankfurt by się łapał, jest 250 euro. Do lotów między 1500 a 3500 to jest 400 euro, a dla lotów powyżej, czyli innych, czyli dłuższych niż 3500, jest 600 euro. I tutaj też jest te limity oczekiwania, są ustalone na im dłuższy lot, tym mogą być dłuższe dopuszczalne. Ale to możecie sobie przeczytać w rozporządzeniu, ja podlinkuję je pod filmem. Generalnie to nie jest jakaś skomplikowana, tam może dwie strony A4 tamtego tekstu są. Ale ja miałem lot łączony, tak? Czyli miałem z Wrocławia do Frankfurtu, z Frankfurtu do Toronto, z Toronto do Stanów.
tutaj ważna uwaga, jak macie międzylądowanie w Kanadzie, to musicie mieć taką wizę kanadyjską, którą się wyrabia w 10-15 minut, ale ja o tym nie wiedziałem. I ominęłoby mnie i lot, i ominęłoby mnie odszkodowanie, dlatego że oni by mnie nie odprawili. Bo musisz pokazać, że znaczy oni muszą zobaczyć w systemie, że ty masz ten dokument elektroniczny wystawiany na międzylądowanie w Kanadzie. Nieważne, że ty nie wychodzisz z lotniska, musisz mieć. Podobnie jak będziecie mieli międzylądowanie w Stanach, to musicie się liczyć z tym, że jak lądujecie, to odbieracie bagaż, wypełniacie te wszystkie immigration i dopiero oni wam pozwolą się przesiąść na inny lot. Tak? To nie jest tak, że po prostu ja lecę do Nashville, więc moja walizka leci do Nashville. Nie. Potem miałem zmieniony lot, nie powiedziałem. No i okazało się, znaczy to zaraz do tego dojdę, przepraszam, że w Chicago musiałem odebrać swoją walizkę, przejść cały immigration i dopiero oni mnie puścili taką, można powiedzieć, troszkę fast trackiem na przesiadkę. Ale miejcie to na uwadze, jak będziecie ten, że lepiej mieć więcej niż mniej czasu na tą przesiadkę w Stanach. Bo po prostu musicie przejść całą odprawę, zanim polecicie sobie lotem domestic. Czyli tym krajowym. Co robimy w ogóle, jak nam odwołają lot? Idziemy się coś dowiedzieć. I tutaj zalecam rady, prawda, Kopyra, rady Kuźniara, zalecam być, kurde, szybkim. Dlaczego? Procedura jest taka, że oni najpierw próbują was przebukować na ten sam dzień, nie? No bo wiadomo, oni nie chcą mieć tego opóźnienia bardzo długiego i tak dalej i płacić wam tyle i tyle ten. Bo jeżeli macie długi lot, to oni mogą aż do 4 godzin was opóźnić i nic nie płacą. Jeżeli macie krótki lot, to już powyżej 3 godzin opóźnienie już generuje odszkodowanie, ale oczywiście nie w takiej chyba pełnej kwocie. No i ja poszedłem się zapytać, oni powiedzieli, że proszę odebrać bagaż. To jest ważne, czasem trzeba odebrać bagaż. I potem trzeba było iść w normalnych warunkach, w warunkach, kiedy to jest w jakichś godzinach urzędowych, tak od 8 do 16 podejrzewam, czy 18, to idziecie po prostu do stoiska linii, której to był lot, nie? Czyli jak to było, w tym wypadku był to lot Lufthansa, mimo że ja bilet kupowałem Air Canada, ale dolot do tego lotu Air Canada z Frankfurtu do Toronto robiła Lufthansa i wtedy Lufthansa odpowiada. Więc idziecie do tego stoiska, ono było zamknięte, bo to była 6 rano, bo to niestety taki urok lotniska takiego, które dolatuje do hubu, że większość tych lotów jest bardzo rano. Więc poszedłem, odebrałem bagaż, poszedłem, się ustawiłem, byłem 6 w kolejce, a i tak to trwało prawie godzinkę. Pech był taki, że chyba w tym samym dniu odwołany był jeszcze jeden samolot lotu. I problem był taki, że oni nie dali rady przebukować, bo na loty z Wrocławia do Warszawy, do Monachium, do Frankfurtu było już dużo ludzi. Oni dobukowywali następnych i była masakra. Czasem może się też zważyć tak zwany overbooking, czyli oni sprzedają biletów na styk, no bo idealnie jest, jak samolot leci pełny. I czasami mogą się stać jakieś rzeczy typu kogoś dobukują z innego lotu, gdzieś tam. Oni nawet czasem z premedytacją mogą sprzedać więcej biletów. Mówimy tak, średni 5% pasażerów się nie pojawia, chociaż ma się pojawić. Na 400 osób to już jest parę miejsc, czy tam może 1% się nie pojawia, ale na 400 pasażerów to już jest konkretna ta. Więc oni mówią, sprzedajemy tak 1% więcej. I wtedy wam przysługują te same prawa, jak przy odwołaniu lotu z ich winy. Wracając. I jeżeli jesteście w kilka osób, to dobrze jest, żeby jedna pobiegła do tego stoiska i się już ustawiła w kolejce. Tam czasami nikogo nie ma, bo oni dopiero przyjdą. Ale nieważne, stoisz już w kolejce. Ja byłem, mówię, 6 chyba, a chyba mi to zajęło 45 albo godzinę, a za mną jeszcze było, nie wiem, z 50 osób. I teraz tak. To już nie chodzi o to, że stracicie czas na lotnisku, tylko po prostu się wyczerpują miejsca w tych samolotach, bo oni was muszą przebukować gdzieś indziej, w jakieś inne połączenie. I wtedy już w zasadzie koszty nie grają roli, chociaż oni to robią w ramach swojej grupy, nie? Czyli jak jest Lufthansa, to jest Star Alliance, to będą was przebukowywać na loty Star Alliance. Nie będą was przebukowywać na konkurencję, bo wtedy to im się nie kalkuluje za bardzo. No i oni was przebukują, no i okazało się, że mi zaproponowano lot dopiero na drugi dzień, czyli jeden dzień straciłem.
Więc sprawa jest ewidentna. I teraz tak, jak ja się dowiedziałem o tym, że mogę się o to odszkodowanie starać, no to bardzo wielu z komentatorów pisało, a to są takie firmy, które się tym zajmują, to nie ma problemu i tak dalej, weź sobie coś tam wybierz. No i rzeczywiście, jak wpiszecie odwołany lot, no to wam się wyświetla dwie strony po prostu firm, które się tym zajmują. Ale pojawiło się też parę komentarzy, że Tomek, nie świruj, to jest banał. Żadnej firmie nie dawaj te. Bo jak działają te firmy? Te firmy działają w ten sposób, że zabierają wam na przykład 20% odszkodowania. Z tego żyją. Dodatkowo, jak poczytałem sobie o tych firmach, to bardzo często też praktyką jest to, że oni... przeciągają czas przelewu kasy do was, nie? Czyli nie dość, że pobierają sobie prowizję, to jeszcze na przykład oni już dostaną kasę, ale ją hyc na konto, tam odsetki lecą, oni wam przeleją za jakiś czas. Jak wyglądała procedura odzyskania, uzyskania odszkodowania w Lufthansie? Banał, no banał. Co prawda ze strony tego nie wyczytacie tak łatwo. W pomocy tam jest to tak napisane tylko tyle, co trzeba, czyli jest link do tego rozporządzenia i tak dalej, ale nie zachęcamy. Tak? To, co musimy, to dajemy, ale tak. Ale jak zadzwoniłem sobie na infolinię Lufthansy, no to mi powiedzieli, proszę wejść sobie na swój profil na Lufthansie. Dobrze mieć taki profil, ja mam, bo akurat mam Miles and More. Proszę wejść na profil, proszę wejść na pomoc przez tam e-mail i wybrać tam opcję nieregularności w lotach. I tam po prostu jest formularz i proszę podać numer lotu, datę, godzinę, ten. Następny. Numer lotu, datę, godzinę. Numer lotu, datę, godzinę. Generalnie nie musicie zbierać tych wszystkich kart pokładowych, ale zawsze dobrze mieć. Dlatego, że oni was mają w systemie, tak? To nikt tam nie poleci, mysz się nie prześliźnie. Więc oni was mają w systemie, więc oni od razu widzą, czy wy ściemniacie, czy piszecie prawdę. No i napisałem tam taki własnymi słowami, że po prostu spierdolili mi dzień i w ogóle jeden dzień straciłem, wycieczkę i ten. To wy możecie się od nich domagać też uzasadnionych kosztów, tak? Czy coś straciliście, ten konkretnego, jakieś pieniądze. Ale podejrzewam, że wtedy to już trzeba iść do sądu. No chyba, że oni stwierdzą, że dobra, zapłaćmy mu i niech spada. Natomiast no te 250, 400, 600 euro to wam się należy jak psu zupa i oni to przyznają. Bo nie jest w ich interesie się szarpać z klientem, bo tak, i tak to zapłacą. A po drugie, klient jak dostanie tą kasę szybko, sprawnie, bez jakiegoś tam szarpania, to on będzie zadowolony. On powie, a w sumie nawet wyszedłem do przodu, bo ja chyba za bilet płaciłem 4 koła, 2,5 mi wrócili. Czy 3 z hakiem płaciłem. 2,5 mi wrócili już za to odszkodowanie, więc no, mówisz, a dobra, nie było tak źle. Następnym razem też polecę Lufthansą, bo nie było problemów na przykład przy tej reklamacji. Więc w ich interesie jest rozpatrzyć waszą sprawę szybko, sprawnie i tak, żebyście byli kurwa szczęśliwi. Ja zawsze powtarzam, że reklamacja to jest prezent od klienta. Bo mógłby chodzić, kląć, opowiadać wszystkim dookoła, nie leć tą linią, nie leć tą linią, a on po prostu przyszedł i powiedział, zawaliliście, pozwalam wam to naprawić. I jeżeli firma jest myśląca, ma procedury i tak dalej, to oni to z chęcią naprawią. Więc wypisałem ten wniosek, dostałem maila z potwierdzeniem, proszę na ten mail nie odpowiadać, my przyjęliśmy pana ten, będziemy informować. No i generalnie cisza, jakieś 6-8 tygodni. Po 6-8 tygodniach dostałem mail z informacją, że przyznajemy panu odszkodowanie w kwocie 600 euro, to będzie tyle i tyle złotówka, ale jeszcze prosimy cierpliwości, bo przelew będzie leciał gołębiem, to może trochę potrwać. Potrwało rzeczywiście chyba z 4-5 dni, no ale pieniądze są na koncie. Pieniądze są na koncie. Co ciekawe, zamierzam się jeszcze ubiegać o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia podróżnego, bo tam z kolei było, ja wykupuję to ubezpieczenie podróżne głównie po to, żeby jak się leci do Stanów, jednak jak tam się okaże, że trzeba pomocy medycznej, to można się zrujnować, więc wykupuję takie ubezpieczenie. Uwaga, niektóre ubezpieczenia wyłączają odpowiedzialność przy wypadku jakimś tym pod wpływem alkoholu, więc trzeba też wybrać opcję. Alkohol tak. I taka opcja alkohol tak jest zwykle droższa i bardzo często oni tam mówią, a dobra, to wiesz co, masz takie ubezpieczenie, to jeszcze to ci damy, zginięcie bagażu, ukradzenie bagażu, odwołanie lotu, a dają to, klient patrzy, o, super, super, większość tych rzeczy się nie zdarza,
ale akurat się zdarzyło, więc zamierzam jeszcze wystąpić i mam mieć, mam dostać 1500 zł. Także w tym momencie już w ogóle cała podróż będzie za free. A propos bagażu, też jeżeli odbieracie walizkę i jest uszkodzona, od razu piszecie wniosek na miejscu, że jest uszkodzony, tak samo zgubiony bagaż, nie? Na bardzo wielu lotniskach już można, na przykład w Brukseli, na lotnisku, to już wypełniałem sobie tym, takim stanowisku, takim jak wiecie, do zamawiania w McDonaldzie, nie? Czy takim samoobsługowym, wypełniasz tam taka walizka, taki lot, takie imię, nazwisko, gdzie przywieźć? Możecie powiedzieć, że od razu do domu, możecie powiedzieć do hotelu, w którym się zatrzymaliście, możecie powiedzieć, że na lotnisko. No i ta, jak ona wygląda, jakieś znaki szczególne, enter i ten. No i na drugi dzień do mnie zadzwonili, że o, mamy pana walizkę, co prawda trochę do dupy to było, bo ja byłem tylko jedną noc w tej Brukseli, więc oni mi przywieźli walizkę chyba o 11 dnia następnego, gdzie ja miałem wylot o 14, ale zdążyłem się przebrać w swoje ciuchy. I wtedy o żadne odszkodowanie nie występowałem, ale też za opóźnienie bagażu też jakieś tam odszkodowanie przysługuje. Więc generalnie warto reklamować, to mówię na każdej płaszczyźnie. Warto reklamować w liniach lotniczych, bo im nie zależy na tym, żeby was wydymać na jakieś 600 euro, to są jakieś grosze dla nich. I nie warto, jeżeli sprawa jest ewidentna, czyli macie wszystkie kwity, loty są w Unii, z Unii, przez unijnego przewodnika, nie warto korzystać z pośredników. Co innego jest, jeżeli wy chcecie odszkodowanie za jakiś tam lot gdzieś tam z Japonii do tego, to prawdopodobnie lepiej. Chociaż muszę powiedzieć, że tam trzeba podpisać tyle tych dokumentów, przenieść im prawo do wszystkiego, występowania waszym imieniem, pozywania linii itd., itd. Ale nie wątpię, że w takich sprawach skomplikowanych, gdzieś tam na drugim końcu świata, ma to sens, bo zapłacicie im 20%, ale 80% czy tam ile tam zależy, która firma bierze, do was trafi jednak. No ale jeżeli chodzi o loty unijne, to Unia tutaj o nas zadbała, nasza matka Unia to praktycznie jest załatwiane od ręki. 6-8 tygodni sprawa odręcznie załatwiona. Jeżeli macie jeszcze jakieś specyficzne pytania, ale to tylko w tym zakresie, w którym ja mogę wam pomóc, bo ja nie jestem specjalistą od lotnictwa, tylko po prostu mówię o tym, co przeżyłem sam. To oczywiście pytajcie, jak ja nie odpowiem, to może ktoś z widzów odpowie. Dzięki wielkie wszystkim, którzy mi pisali, że tak, należy ci się to 600 euro, bo ja bym tego nie wiedział. Znaczy podejrzewam, żebym sobie pomyślał, o wygnoję i ten, ale byłbym usatysfakcjonowany tym, że w końcu jednak do tego Nashville doleciałem. I powiem wam, że dziękuję wszystkim tym, którzy pisali, zwłaszcza tym, którzy pisali, że Tomek, dasz sobie radę sam z tym odszkodowaniem, nie świruj tam żadnymi firmami. Te firmy się chwalą, że mają 95%, no tak, bo to jest kurde banał, szczególnie jeżeli chodzi o loty te unijne. To by było wszystko, co wam chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że ktoś z was skorzysta, jest to bardzo prawdopodobne, bo po prostu więcej latamy, ten cały biznes jest na żyletkę robiony, czyli no, żeby to się spinało, no to musi być jak najwięcej, jak najlepiej wypełnione te samoloty i tak dalej, więc z natury swojej zdarzają się opóźnienia, zdarzają się jakieś tam overbookingi i jakkolwiek oczywiście zawsze jest to przykre, no bo było nie było, straciłem jeden dzień z życia w Ameryce, straciłem wycieczkę po browarach, ale 2,5 koła jakoś pozwala mi ocierać łzy banknotami, także reklamujcie. Reklamacja to jest prezent od klienta. Nigdy się nie wstydźcie reklamować. To wy dajecie szansę tej firmie się zrehabilitować, a nie oni wam robią łaskę, że wam coś tam dadzą. Jak wam nie dadzą, to wtedy możecie chodzić i pierdzielić, że są tacy i owacy, nie? Także bagaż jak mi uszkodzą, to też będę reklamował, bo kiedyś mi uszkodzili, nie reklamowałem i żałuję teraz. Ale ciul. Najlepiej od razu na lotnisku, proszę bardzo, jest ewidentna, proszę spisać. Podobnoż z bagażem jest tak, że od razu do ręki ci dają, na 100 euro, idź pan w cholerę, proszę tylko podpisać. Czasami jest też tak, że oni mogą wam to odszkodowanie, już wiedzą, że będzie, że sprawa jest przegrana ewidentnie, że będą musieli wam dać 600 euro, oni powiedzą, dobrze, to my panu damy lot za taką kwotę, nie? Wiadomo, że lot ich kosztuje mniej niż 600 euro. I wy może wcale nie chcecie lecieć, kurka, do Porto, nie? Oni taki lot wam dają.
I może w ogóle ten lot byście kupili sobie taniej. Więc zastanowić się zawsze, czy tam podpisujecie, że to już tam jakby zabezpiecza wasze roszczenia i tak dalej. Natomiast jeżeli mieliście sytuację, że mieliście lot odwołany, i teraz mówicie, kurka, że nie to dobra wiadomość, do 2 lat można składać takie reklamacje, czy opóźniony. Także mam nadzieję, że wielu z was skorzysta. Nie ma w tym nic złego, nie jest to żadne naciąganie, nie, te pieniądze nam się po prostu należą. Tym optymistycznym akcentem kończę. Do usłyszenia. Cześć.